Dzień dobry. W środę, 28 marca, w aktualnościach wita Państwa Jolanta Zielińska. W Polsce za znęcanie się nad zwierzętami można trafić za kratki nawet na 3 lata. Sądy coraz częściej zaostrzają kary, ale nie odstrasza to zwyrodnialców, którzy potrafią być bezwzględnymi barbarzyńcami dla czworonogów. W dniu 24 marca o godzinie 15:40 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie na numer alarmowy 986, przepraszam, że w sklepie Żabka przy ulicy Spółdzielczej mężczyzna znęca się nad swoim psem. Na miejscu strażnicy ustalili, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu, awanturował się, głośno wykrzykiwał wulgaryzmy. Wcześniej swojego psa złapał do góry, rzucił nim o podłogę, wrzeszczał na tego psa. Ten pies bardzo się go bał, chował się za regały, chował się za panią ekspedientkę. Strażnicy podjęli decyzję, żeby zabrać psa do schroniska, ponieważ właściciel nie był w stanie właściwie nad nim sprawować opieki. Do dnia dzisiejszego pies pozostaje w schronisku pod opieką lekarza weterynarii. Budowana na wzgórzu w pobliżu miejscowości Skotniki stacja radarowa już wyszła z ziemi. Budowniczowie pracują prawie bez przerw, nawet w dni wolne od pracy i w nocy. Radar budowany jest na potrzeby Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i będzie służył cywilnej kontroli ruchu lotniczego. Wieża radaru będzie miała wysokość 30 metrów, natomiast radar o średnicy 8 metrów będzie zainstalowany na specjalnym wysięgniku na wysokości 35 metrów. Radar współpracuje z transponderami umieszczonymi na pokładzie samolotów i odbiera od nich dane o samolocie, kursie, wysokości i tym podobnie. Aktualnie w Polsce powstają 4 takie stacje. 3 budowane są w pobliżu Rzeszowa, Tarnobrzega i Łomży. Łączny koszt budowy wszystkich to około 46 milionów złotych. We wtorek obradowała Rada Gminy Szczecinek. W części informacyjnej radni przyjęli m.in. informację na temat bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego. W tej części radni zapoznali się również z petycją i oświadczeniem mieszkańców Dalęcina, Skotnik i Parsencka w sprawie mającej powstać w Dalęcinie chlewni. Mieszkańcy tych miejscowości protestują przeciwko planowanej inwestycji. Ich zdaniem planowana inwestycja w sposób znaczący wpłynie na zdrowie i jakość ich życia. Przede wszystkim ogromnie uciążliwe będą odory. Inwestycja planowana jest w bliskiej odległości, bo niespełna kilometr od wsi i siedlisk ludzkich. Zachodzi również uzasadniona obawa zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Duża koncentracja odchodów zwierzęcych stanowi zagrożenie mikrobiologiczne. Dodatkowo wielkim zagrożeniem i uciążliwością będzie wystąpienie zwiększonej ilości gryzoni oraz owadów, które są nosicielami różnych chorób, jak również są destrukcyjne dla otoczenia, zwłaszcza ludzkiego. Petycję mieszkańcy skierowali m.in. do Rady Gminy, Wójta Gminy Szczecinek, Burmistrza Szczecinka, a także do Ministra Środowiska, posłanki Małgorzaty Golińskiej i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Mieszkańcy podkreślają, że nie są przeciwni działalności gospodarczej w Dalęcinie, czego przykładem jest funkcjonowanie m.in. firmy Asgraf. Firma ta zagospodarowała zaniedbane tereny po masarni, ale również zatrudnia mieszkańców, wzajemnie się wspierają. Ponadto we wsi działa kilka rodzinnych gospodarstw rolnych i nikt tego faktu nie kontestuje. Co innego przemysłowa ferma trzody chlewnej. W dalszej części obrad radni podjęli kilka uchwał dotyczących zbycia i zamian nieruchomości, podziału gminy Szczecinek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Dokonali też zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej. Odpowiedzi na zapytania radnych zakończyły obrady. Obrady można śledzić na stronie www.tvzachod.pl i na stronie Urzędu Gminy. Po raz
raz kolejny w miniony weekend szczecineckie panie zorganizowały wietrzenie szaf, czyli babski targ. Podczas targu w świetlicy szczecineckiej spółdzielni mieszkaniowej można było kupić, wymienić płaszcze, swetry, bluzy, spodnie i spódnice. Było też obuwie, odzież dziecięca i mnóstwo różnego rodzaju dodatków. Było wszystko, co dla jednych jest zbędne, a drugim może się przydać. Taki babski targ pokazuje, że panie nie przywiązują się do poszczególnych elementów odzieży i chętnie je wymieniają na inne. Kolejne wietrzenie szaf już jesienią. Po raz czwarty Spółdzielczy Dom Kultury Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej organizuje taką imprezę, która, jak się okazuje, jest strzałem w dziesiątkę, ponieważ zainteresowanie jest bardzo duże. Założyliśmy organizację takiej imprezy dwa razy w roku, na wiosnę i na jesień, i jak do tej pory się sprawdza ten czas i taka właśnie organizacja. Z tego, co wiem, to chyba jedyne takie miejsce w Szczecinku, jedyna taka inicjatywa. Więcej takich targów nie ma. Tak, z tego, co nam wiadomo, to tak. Dlatego mówię, że jest to trafiony pomysł. A panie, z tego, co tutaj, bo z reguły panie nam się tutaj wystawiają, że jest możliwość pozbycia się rzeczy, które są niepotrzebne. A forma już, czy to będzie sprzedaż, czy oddanie, czy wymiana, to już zależy, jest kwestią indywidualną. Jako mężczyzna muszę się o to zapytać, dlaczego babski, a nie na przykład mieszany, powiedzmy. Właśnie przed chwileczką też tu pan się pytał, że gdyby była taka możliwość, czy on by mógł się wystawić. Oczywiście jesteśmy otwarte na to, nie ma reguły, że to babski, jeżeli będzie, no to będzie mieszany. Czyli głośno możemy powiedzieć, że panowie też mogą się wystawiać w następnym targu albo nawet w tym. Jak najbardziej, zapraszamy. Co prawda nie ma tutaj teraz tłumów, ale mówiła pani, że pierwsza taka fala już nadeszła. Tak, impreza się rozpoczęła o godzinie 11 i taka pierwsza fala osób zainteresowanych już przeminęła. Mam nadzieję, że to tylko takie chwilowe opustoszenie, tutaj nie ma osób zwiedzających, ale myślę, że jeszcze do końca imprezy jest trochę czasu, że jeszcze się pojawią osoby zainteresowane. Patrząc tak na ceny, to chyba nie chodzi tutaj o jakikolwiek zysk, tylko po prostu o pozbycie się rzeczy niepotrzebnych już. Tak, tutaj, tak jak już powiedziałam, że tutaj kwestią indywidualną jest, czy te rzeczy są oddane, czy sprzedane za jakieś niewielkie pieniądze, czy jest nawet na zasadzie wymiany, to jest już kwestia indywidualna, więc lepiej jest oddać niż to po prostu wyrzucić, żeby po prostu się nie przydało. No i jak to na babskim targu, można sobie siąść i poplotkować. Oczywiście, wypić kawę, herbatę, humory panią dopisują, więc myślę, że impreza jest udana. Czyli co, impreza już cykliczna, można powiedzieć, w naszym mieście? Można tak powiedzieć, że impreza cykliczna. Najbliższa kiedy? Jesienią, najprawdopodobniej w październiku. W poniedziałek na szczecineckiej krytej pływalni odbył się finał wojewódzkich igrzysk dzieci w pływaniu drużynowym. W zawodach wzięli udział mistrzowie powiatów z województwa zachodniopomorskiego szkół podstawowych. Ponad 120 zawodników z roczników 2005 młodszych rywalizowało w 10 konkurencjach obejmujących wszystkie style pływackie, osobno dziewczęta i chłopcy. Tytuł mistrza zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców powędrował do zawodników ze szkoły podstawowej numer 1 w Koszalinie. W grupie dziewcząt zawodniczki ze szczecineckiej siódemki uplasowały się na 5. miejscu, a jedynki na 11. Natomiast wśród chłopców reprezentacja szczecineckiej jedynki zajęła 5. miejsce, a siódemki 12. W niedzielę odbyły się w Szczecinie zawody z cyklu Grand Prix w akwatlonie. Zawody organizował Polski Związek Triatlonu. Zawodnicy rywalizowali w pływaniu, a następnie wyruszali na trasę biegową z takimi różnicami czasowymi, jakie uzyskano w trakcie pływania. Duży sukces w kategorii 12-13 lat odniosła młoda zawodniczka Miejskiego Klubu Pływackiego Szczecinek, Hanna Skrobanek. Dobiegła do mety jako pierwsza i zwyciężyła w całych zawodach. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Szczecineckiego prezes PKS Szczecinek Eugeniusz Szymonik przedstawił obszerną informację na temat działalności tej powiatowej spółki. Do wypowiedzi prezesa odniósł się w programie samorządowym starosta szczecinecki Krzysztof Lis.
Myśmy sami ten temat wywołali tutaj, jeżeli chodzi o tą ostatnią sesję, dlatego że przypomnę tylko, ostatnio przy tej próbie zmiany regulaminu i systemu wynagradzania, tam dosyć ostry spór był między zarządem spółki a pracownikami, łącznie z tym, że pracownicy dosłownie chcieli strajkować, tak, nie przewozić dzieci, młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjalnych, i załoga skierowała taką petycję do wszystkich radnych, w zasadzie dyskredytując te zadania, które są w jakiś sposób taki podjęte, jeżeli chodzi o poprawę sytuacji finansowej spółki, zarówno dyskredytując również zarząd spółki, jak i oczywiście mi osobiście też tam się sporo dostało, że starosta podejmuje albo nie podejmuje działań. No absolutnie uważam, że tutaj nie zasypujemy gruszek w popiele i ciągle jeszcze staramy się działać tak, aby spółka PKS Szczecinek miała szansę funkcjonowania. Okoliczności związane z tym, co dotyczy transportu tego publicznego, zbiorowego, są różne. Pan prezes o tym, uważam, w bardzo dobrym wystąpieniu mówił, tak, że w Polsce niestety transport publiczny spadł o 80%, że na 176 firm tylko dzisiaj już 100 funkcjonuje, i to jeszcze w dosyć trudnej sytuacji, że przybywa tego transportu takiego osobowego i zaczynamy jeździć samochodami osobowymi, nie korzystamy z transportu zbiorowego, że wchodzą te prywatne podmioty, które dosyć, już nie powiem w jaki sposób, ale konkurencyjnie działają i mają różne swoje tam sposoby. No i oczywiście, że nie ma ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i to dosyć mocno jakby komplikuje sytuację związaną z takim ucywilizowaniem tego transportu. No jeżeli tak się dzieje, to myśmy, przypomnę tylko, że próbowaliśmy w roku ubiegłym zbyć udziały spółki PKS Szczecinek. Przeprowadziliśmy takie dwie procedury zbycia publicznego. Niestety, nawet jeżeli na początku w pierwszej procedurze był zainteresowany PKS Bytów, to zrezygnował. W drugiej procedurze był zainteresowany PKS Gdynia i prywatna osoba, pan Mirosław Świnto. PKS Gdynia zrezygnował, bo Mirosław Świnto złożył ofertę, która nie odpowiadała naszym wymogom, a jego oferta powiedziała, że chce kupić spółkę PKS Szczecinek za 300 tysięcy. Myśmy to odrzucili. Teraz, jeżeli odrzuciliśmy to, no to było do wyboru. Nie ma możliwości zbycia, spółka jest w trudnej sytuacji, nie dopina się finansowo, czyli można było powiedzieć, skoro tak jest, nie przynosi dochodu, no to i pozostaje kwestia dotycząca znalezienia jakichś rozwiązań, czy ona ma szansę funkcjonowania, lub jeżeli nie ma szansy funkcjonowania, to trzeba albo ją zlikwidować, albo ogłosić upadłość. Absolutnie nie wzięliśmy pod uwagę tego drugiego rozwiązania, ponieważ ja osobiście też uważam, że jest miejsce i jest konieczność transportu dzieci, młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ludzi z tych miejscowości wiejskich, bo w Szczecinku sobie poradzą mieszkańcy, tak, transportem i prywatnym, transportem miejskim, ale co mają robić, jak mają dotrzeć w jakiś tam sposób młodzież, nie wiem, z Jeziorek, z Nowego Chwalimia, z Godzisławia, gminy Grzmiąca do szkoły w Szczecinku. Podczas wakacji na plaży miejskiej w każdy weekend miała mieć miejsce dyskoteka. Miała, ale po protestach mieszkających w pobliżu ludzi z tego pomysłu zrezygnowano. Nie oznacza to, że dyskoteki nie będzie. Mamy już inne, lepsze miejsce na młodzieżowe zabawy, zapewnia burmistrz Jerzy Hardy Douglas w programie samorządowym. Nie będzie rzeczywiście dyskoteki na plaży i nie tylko dlatego, że mieszkańcy okolicznych domów protestowali, ale przede wszystkim dlatego, że zarówno SAPiK, jak i OSIR, które miały być organizatorem dyskoteki, też zgłaszały różne wątpliwości związane z tym, że to miejsce nie jest odpowiednie, że będą mieli kłopoty potem z przygotowaniem plaży do normalnego działania, jeżeli będzie pogoda. Mam nadzieję, że w końcu, wie pan, będzie jakieś lato przyzwoite, bo dwa ostatnie to były zupełnie do szanu. W związku z tym, żeśmy postanowili przenieść to miejsce, zaproponował OSIR w porozumieniu z SAPiKiem, że fajnie byłoby zrobić dyskotekę przy ślusarni. Na ślusarni jest takie, ślusarnie wszyscy znają, tam jest takie miejsce wykorzystywane jako taki ogródek, miejsce, gdzie są robione różnego rodzaju ogniska i się ludzie spotykają, ale tam jest bardzo fajny teren za ślusarnią, między ślusarnią a jeziorem. On
stanowi takie zaplecze też Osiru. Tam są złożone różne rzeczy, i drewno, i sprzęt pływający i tak dalej. To w tej chwili jest porządkowane, utwardzimy teren, doprowadzimy tam prąd, częściowo ogrodzimy, częściowo zasłonimy takimi blendami te garaże, które są z drugiej strony, które specjalnie tam uroku nie przynoszą temu miejscu, i potem ten teren oddamy, jakby wynajmiemy prywatnemu przedsiębiorcy, który jest zainteresowany prowadzeniem dyskoteki. Ma to być nie tylko dyskoteka, ale i takie miejsce zabawy dla dzieci, także będą różnego rodzaju atrakcje przez całe wakacje. Będzie tam warto pewno przyjść z dzieciakami, a wieczorem, myślę, że w piątki i soboty, albo tylko w soboty, to ja już nie chcę za prywatnego przedsiębiorcę odpowiadać, mają być dyskoteki i jakby ten prywatny inwestor tutaj, on będzie odpowiadał za muzykę, za DJ-a, za nagłośnienie, za ochronę, tak. Swoją drogą tutaj my również na pewno tutaj uczulę Straż Miejską, żeby również patrolowała ten teren częściej. Poproszę też policję. No, na pewno się do tego przyłożymy, żeby raczej na tym wygrać, a nie być obiektem krytyki, tak. Ale generalnie uważam, że nie powinno się wylewać dziecka z kąpielą i nie powinno się rezygnować z dyskoteki, bo to jest bardzo fajna forma zabawy, rozrywki, pod warunkiem, że jest dobrze prowadzona. A w programie ponadto będzie mowa o braku dofinansowania ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na aerację Jeziora Trzesiecko, o możliwym zaglądaniu przez Straż Miejską do kominów domków jednorodzinnych, czyli o planowanym zakupie drona ze specjalnym wyposażeniem oraz o planowanym na 5 maja otwarciu sezonu wodniackiego. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Terra we wtorek poinformowało o przebiegu protestu przeciwko firmie Kronospan, który miał miejsce w niedzielę w Mielcu. W proteście tym uczestniczyła również szczecinecka delegacja Terry. Szanowni Państwo, zaledwie dwa dni temu, bo 25 marca odbył się w Mielcu protest mieszkańców przeciwko działalności firmie Kronospan. Byliśmy na tym proteście jako przedstawiciele stowarzyszenia, ale myślę również i tych mieszkańców, którzy walczą o czyste powietrze w naszym mieście, którzy domagają się tego właśnie w swoich wypowiedziach i działaniu. Była niesamowita atmosfera. Byliśmy naprawdę bardzo mile zaskoczeni, że na protest przyszło ponad 15 tysięcy mieszkańców, morze ludzi, niesamowite hasła, niesamowite wypowiedzi, ale co najważniejsze w tym wszystkim, to problem taki sam, jaki występuje u nas w Szczecinku. W rozmowie z mieszkańcami przewijały się te same tematy, te same uwagi, te same spostrzeżenia, to z czym mamy do czynienia w naszym mieście. Doszliśmy do jednego wniosku, że jeżeli się zjednoczymy, jeżeli połączymy nasze siły, a tak się też właśnie stało, doprowadzimy do takiej sytuacji, myślę, normalnej, że zaczniemy oddychać czystym powietrzem nie tylko w Szczecinku, ale również w Mielcu i tych miastach, gdzie działa firma Kronospan. Proszę Państwa, niesamowite emocje, energia i to właśnie zdominowało cały protest, ale jednocześnie żądania mieszkańców, które były bardzo głośno wykrzykiwane pod bramą firmy. To już wszystkie informacje w dzisiejszych aktualnościach. Zapraszam Państwa do obejrzenia dalszej części naszego programu, w którym między innymi wizyta w służbach mundurowych oraz program samorządowy miasta Szczecinek.